Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii na moim kanale Zagrajmy w debatę for Weston. Dzisiaj jest ze mną Kasztan. To ja, tutaj. No pewnie widzieliście na filmiku informacyjnym, no... jak był wydany, prawda Kasztan? No. Ja teraz nagrywam Battle for Westnot. No i... no cóż, zobaczymy jak pójdzie, jeżeli Kasztan będzie ze mną nagrywał. Jeżeli będziecie chcieli, no to może Kasztan będzie z nami nagrywał, jeśli będzie miał czas, prawda? No. Jak tutaj widać, jest tabun zombiaków. Leci na nas. Łucznika tutaj dajemy, tutaj... zabijamy zombiaka. Tutaj. O, a nie, to jest owo. A gdzie jest Heidi? Gdzie jest Heidi? Heidi, Heidi. Wiesz kto to Heidi? Nie. Ten lojalista. Aha. No. Jeśli chcecie wiedzieć, to Kasztan dopiero co zaczął nam grać chyba Battle for Weston, prawda? Raz Battle for Weston niż dłużej grałem. Jeszcze raz? Ja dłużej grałem już w Battle for Battle was... Battle for Westnot się mówi. Battle for Westnot, no. Masz. Ja grałem to kiedyś tą grę, ale nigdy ją nie dokończyłem. Żadnej kampanii, nawet najkrótszej. Ja dokończyłem najkrótszą. Według mnie to było opowieść o dwóch braciach. No właśnie, ja też znam tą kampanię. Miałem całą. Słuchaj, wiesz co, jednak nie był potrzęstowy, bo jednak widzę ile tutaj miałem, wybacz mi. Jak ta daje, no wybacz. To wyłącz it, stopper. No wyłącz jednak. No, jak widać ten cały herszt, nie wiem, zombiaków, że tak powiem, prawda? Umarlaków. To jest w końcu nekromanta. Aha. Przyzywa nieumarłych znowu do życia, żeby służyć jego wierności, coś indesim, kurde. Dobra, teraz konnicę daję i... szarżujemy na zombiaku! Nakita go. Dobra, Heidi to powoli idzie przez te góry, ślamazalnie, że tak powiem. Wiesz? No. Dobra, dajemy jednego... uszczuplimy jego gospodarkę, będziemy mieli więcej złota, many, wtedy będzie lepiej dla nas i tak dalej, prawda? Tak. No właśnie. Za dużo tu zombiaków. Dasz radę. No może, nie wiem. Dobra. Kaj mi się odeszła. Zaraz wracamy. Poczekaj chwilę, Kasztan, okej? Okay? Dobra. Dobra, już wracamy, prawda, Kasztan? No. Po tej jeszcze krótkiej przerwie. To, krótko chciałbym dyskusję. No. Czekaj, dobra, jest już okej, okay, bo znowu mi się Skype odezwał. Wiesz, Kasztan? Aha. Niestety. Co ja na to poradzę? No nic. No co zrobisz? Nic. Właśnie. Zombiaki wybijamy. Siu, zombiaku coraz więcej wybijamy. Powoli do przodu. Wiesz? Ej no, nekromanta! Dobra, na hita. Dobra, magia działa na całe szczęście. Tutaj dajemy kolejnych naszych mermenów. Nie pytaj mi się co to za nazwa, no taka nazwa jednostek morskich, wiesz? To taka ciut ten, no wiesz. Jeszcze raz? Taka ciut dziwna. Ej no, to jest Battle for West, no. Ale bardzo popularna. Multik działa. Może kiedyś zagramy sobie na multiku, jeśli każdy będzie miał czas, ale nie obiecujemy tego, prawda? No nie. Tego to nie znamy obiedzę na 100%. Ale zapomniałbym. Zapraszam was też na oficjalną stronę o kurde. Zapraszam was na oficjalną stronę o kurde. To nie o to mi chodziło. Chodzi mi o to, że nietoperze zabili mego żołnierza. Głównego czy... pobocznego. A. Tak,
Znaczy, mało ważny, ale trochę doświadczony. Dobra, kolejni nietoperze. Nienawidzę tych nietoperzy, a kto ich lubi? Tak, trzymaj. Nie lubię pieszych. Dobra, kolejny nietoperz zabity, teraz... Merman? O, ty brutalu, Mermana chcesz zabić? Jakiego Mermana? Chodzi mi o to, że nietoperza! A, jasne, tak to się teraz nazywa. Słabo cię słychać lekko. Tak to się teraz nazywa, Merman. Oj tam. My teraz stopniowo szarżujemy. O, to dobrze. Powoli, stopniowo zdobywamy kolejne bogactwa. No, tak, trzymaj. No, zaatakuję od tyłu nekromanty i będzie tacy. A nekromanty kojarzą mi się z tym. Z Riddickiem. To jest taki film. Tam też jest ten nekroman. No, o nie, nie to bardzo zaatakowali. No! Co zrobić? No a co myślałeś? Nie jestem wielkim człowiekiem. Wielkim człowiekiem o niskiej inteligencji? Ej! Nie obrażaj mnie! Oj tam. Przeżyłeś? Przeżyłem. Dobra, zabijamy tego kolejnego jaka. Jest! Awansował nasz pierwszy biały, znaczy się mag. I koło wybieramy? Czerwonego maga, czy białego maga? Biały. Niech nas oświeci ku Bogu i chwale! Niech wyplemi to zło! A wiesz, że to był żart z tym białym magiem? Miałeś wybrać tego czerwonego. No wybacz, wybrałem tego białego. Fuck forever. Ej, no ale biały mag ma to do siebie, że leci jedno. Nie, no to był żart z tym, że miałeś wybrać. To dzięki za... Wiesz. Dzięki za żart. Właśnie, dzięki za żart. Dzięki, tak. Daj się nabrać. Nie, zabijamy tego całego mrocznego adepty. Adepta. Przepraszam bardzo. Jezusie! Nie! O mój Boże, zabij! Zabij mi hejt! No, ty to masz ładne. Czekaj, jest Kejdik? Jest Kejdik. Dobra, wycofujemy się, utrzymujemy pozycję, panowie. Odwrót, bym tak powiedział, taktyczny. Wiesz czemu? Dlaczego? Ponieważ wróg szarżuje. Dużo wojska? No to są zombiaki. O, awansowała nasza kolejna jednostka. Myślę, że podzielimy tę materię na dwie części, bo postaramy się ja z Kasztanem nagrać, wiesz, całą pierwszą tą misję. Prawda, Kasztan? No. No właśnie. Zaraz będziemy mieli krótką przerwę. Oczywiście zaraz wracamy po tejże szybkim reaktywacji. Że tak powiem. Prawda? Tak. Trafna. Trafna? Co? Trafne spostrzeżenie! Jest jakiś Gandalf. Zobacz, przesadam z tym głosem. Nie no, ja myślałem, że to Gandalf mówi. Przecież gadam do ciebie, chłopie. Ale nie, ja myślałem, że to jak naprawdę, że to Gandalf, jakiś staruszek. To ty. Dobra, poczekaj, robimy krótkie cięcie, zaraz wracamy, za 3, 2, 1...